W drugim meczu półfinałowym Final Four Pucharu Polski piłkarek ręczny w Zagłębie Lubin pokonał Wistal Łączpol Gdynia 30-20 i zmierzy się w finale z Esperem Lubin. Mistrzynie kraju zawalczą o trzecie miejsce z Ruchem Chorzów. Wygraliśmy z Wistalem, co prawda Wistal z tytułem mistrza Polski z tamtego roku, niemniej jednak myślę, że to nie jest niespodzianka, bo wygraliśmy z Wistalem już po raz trzeci w tym sezonie i po raz trzeci to jest bardzo wysoki wynik dwucyfrowy, więc kolejne zwycięstwo, które mnie bardzo cieszy, ale jest to zwycięstwo, które przede wszystkim jest ważne z tego względu, że awansowaliśmy do finału Pucharu Polski. Myślę, że dziewczyny od pierwszej do ostatniej minuty zagrały właśnie tak, jak tego oczekiwałam. Na tyle wysoko w obronie, żeby wyłączyć rzut z drugiej linii i na tyle pomagały sobie, że wyłączyliśmy praktycznie Patrycję Kulwińską na kole, plus dobry powrót do obrony, wspaniała postawa w bramce, więc to wszystko się złożyło na to, że ten wynik z minuty na minutę rósł. W tej chwili w finale spotkamy się z Lublinem. Owszem, patrzyłam na pierwszy mecz z Lublinem, ale głównie pod takim względem, czy coś nowego się nie pojawiło, bo tak naprawdę gramy z tym przeciwnikiem od lat. Ostatnio wygraliśmy jako z niepokonaną drużyną w Lublinie. Chciałam zobaczyć, czy coś nowego się nie pojawiło w taktyce, ale chyba niczym mnie nie zaskoczyły. Stare, dobre znajome. Spodziewam się jutro sporych emocji sportowych i życzę wszystkim, żeby to był naprawdę mecz godny finału Pucharu Polski. Manamana.